25 marca, jestem tu po raz chyba czwarty lub piąty w oczekiwaniu na płazy. A dokładnie, czyli jestem przy górce Sanaczkowej, co widać chyba. Zbiornik się jak zwykle tutaj otworzył, co było łatwe do przewidzenia, dlatego że zalew się wypełnił, a niecka torfowcowa, torfowiskowa, która tutaj jest, no po prostu się nasyciła wodą, no i zbiornik się otworzył. No i tak będzie. Można było tutaj w trakcie tych 3 lat po prostu wykonać mostek, który miałby tworzył takie malownicze przejście. Ja idę w gumowcach oczywiście, ale po stabilnych płytkach chodnikowych, które są tutaj w podłożu. Natomiast jedna rzecz, której nie ma i która boli mnie osobiście, bo myślałem mimo wszystko, że płazy będą. Z tych 3000 żab trawnych, które tutaj było, tak przynajmniej w 19 roku szacowałem na podstawie skrzeku, który tutaj został zebrany i w ramach takiej akcji przeniesienia został przeniesiony na teren obszaru krajobrazu chronionego Doliny Kosówki. No ale została tutaj populacja jeszcze płazów dorosłych, bo tam wtedy przeniesiono bardzo niewiele tych płazów, zaledwie kilkanaście sztuk. Natomiast no, te płazy tutaj próbowały odbywać w tych zbiornikach, które były na terenie, które były wcześniej. To jest nawet dosyć głęboko. No, popatrzcie. Jestem właściwie na granicy zanurzalności moich gumowcy. Nie wiem, czy nie wrócę tutaj. W każdym razie no, 60 cm to co najmniej jest. No ale nie widać, nie słychać, za nami śpiewa drożdż śpiewak, oprócz drożdża śpiewaka są pewnie przed chwilą też pełzacz odlodowy się odzywał. No jakby nie było, zaraz sprawdzę wodę przynajmniej na powierzchni, jaką ona ma temperaturę. Op. 5 stopni. 5 stopni, no powiedzmy żaba trawna. No to właściwie gody przeprowadza, kiedy temperatura wody osiąga około 10 stopni. Więc no dajmy jeszcze trochę czasu, ale to już coraz bardziej jestem sceptyczny co do powrotu płazów tutaj. Zobaczymy, jak będą grzybiuszki ziemne, które tutaj też przystępowały do lęgów na tym terenie. No patrzcie, tam jest taka fajna zatoczka. Ta zatoczka jest idealna dla żaby trawnej czy moczarowej. No i nie ma, niestety jej nie ma. Zbiornik został odtworzony. Nawet chyba jest głębszy niż zwykle. Tej wody przybyło. No ale płazów nie ma. Płazów nie ma. No i w sumie jest to dosyć dla mnie smutne. O, przewaliła się ta topola, która tutaj była zawsze stała. No szkoda, dlatego że była zawsze takim wdzięcznym obiektem do fotografowania. Głównie dzięciołów, ale nie tylko, inne ptaki też siadały na niej. No i to nawet dosyć ładnie wyglądało. No i oczywiście owady, znaczy to nie jest tak, że teraz w tej chwili nie będą tam owady jeszcze korzystać, grzyby, inne organizmy żywe, które są w drewnie i korzystają z martwego drewna, tak będzie. Natomiast no i pewnie jakieś ptaki też będą korzystać z tych zasobów białka, które będą tam drążyć i zjadać to drewno. Ale no, zawsze to też był taki element odpoczynku popołudniowego czy wieczornego ptaków, które tutaj przylatywały, siadały właśnie na tej suchej topoli. No ale trudno, nie ma jej. Są jeszcze inne drzewa. Tu jest wierzba, która przez kilka lat była miejscem, gdzie występował, gdzie dziuble wykuł dzięcioł duży.
Pocięciał duży tutaj jest. Nie wiem, gdzie w tym roku kuje dziuple. A w każdym razie no, w innej części parku. Jest zimno, więc może jeszcze żaby mogły się nie ruszyć. Płazy. Ale zobaczymy. No, mówię, ta cisza to jest jak cisza cmentarna. Dla mnie, bez tych płazów. Jak się ma świadomość tego, że to wszystko tętniło życiem o tej porze. No i przychodzisz i słyszysz taką ciszę. Nic. Nic, ale no, nie wiem, no, poczekajmy jeszcze. Myślę, że ten sezon rozrodczy, sezon migracji na stanowiska rozrodcze płazów, no podobnie jak w tamtym roku, jest dosyć dziwny, więc może jeszcze nie ten czas dla tej populacji. Jeśli nie, no to się okaże, że populacja, która tutaj była, no po prostu zanikła. Szkoda, szkoda, że tym bardziej, że to samo dzieje się na obszarze krajobrazu chronionego Dolina Kosówki. Jest podobnie jak tutaj sytuacja. Nie jest najlepiej. O, tutaj bogatki żerowały. Bogatka przed chwilą samiec przeleciał. Ale są też kosy. No tak. Tu jednokrotnie słyszałem do 400 odzywających się żab. Znaczy widziałem, liczyłem, nie. Mam je codziennie przeliczone. Dzień po dniu z 19 roku. No ale to są maksymalne. Osobników jest dużo więcej niż tych, których się obserwuje. No bo samice docierają, samce są stacjonarne zazwyczaj. Odzywają się, natomiast samice składają jaja. Skrzek składają, kule skrzeku, no i opuszczają. Powoli opuszczają. No, sukcesywnie przybywają kolejne. No z tego, no tak na podstawie tego skrzeku, który był w ramach przenosin zebrany i przeniesiony. Oczywiście to było za pozwoleniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Stosowne pozwolenia były. No, to tak udało mi się oszacować. Modraszka przed nami też. Op. Udało mi się oszacować tą populację na, tak jak mówiłem, 2-3 tysiące samic, które tutaj były i złożyły te kule z krzeku. Więc populacja była duża. No po 3 latach, ponieważ bardzo mało tych płazów zostało przeniesionych. Powinny się odnaleźć tutaj. Tu jeszcze przeglądam te małe oczka, bo to są nowe oczka, które się pojawiły. Być może na wyniku tego, że ten torf, który tutaj był wcześniej, przez te 3 lata uległ utlenieniu, czyli spalił się. No i przemienił się w morsz. No i jakby grunt tutaj osiadł. No jak osiadł, to wody gruntowe, które tutaj po napełnieniu zbiornika, tak jak mówiłem, są dosyć płytko, to podeszły do góry. No i w tej chwili, o, czyli mieliśmy tutaj parę. Mieliśmy tutaj parę. A niewykluczone, że tu dojdzie do lęgów na tym obszarze. No, płazów nie widać. Płazów nie widać, szkoda.